Jakiś czas temu w mojej głowie powstał pomysł przeniesienia gry w piłkę nożną do League of Legends. Korzystając z pomocy widzów kanału, rozegraliśmy kilka meczów testowych. Wyglądało to mniej więcej tak. Która drużyna będzie pierwsza? Tym razem miniony będą trochę też im przeszkadzać. Tak jest, chyba to się uda. I ostatni strzał i jest gol! Proszę Państwa, bramka. Pierwszy raz bramka w Rammus Cup. Zaraz zobaczycie materiał z pierwszych gier w ten właśnie tryb. Najpierw jednak szybkie przypomnienie zasad. Każda drużyna składa się z czterech graczy, przy czym jeden z nich to Rammus. Gracze mają za zadanie przeprowadzić wrogiego Rammusa przez linię bramkową. Rammusy zaczynają mecz odpowiednio z Dragon i z Baron Pita. Od znaku sędziego, czyli mnie, Rammusy nie mogą się poruszać. Gracze drużyny przeciwnej mogą robić z Rammusem na co tylko mają ochotę. Nie mogą natomiast go zabić. W międzyczasie drużyna przeciwna ma za zadanie przenieść drugiego Rammusa do bramki po drugiej stronie mapy. Kto pierwszy przeciągnie Rammusa przez swoją bramkę, zdobywa gola. Gra zaczyna się na znak sędziego, po tym jak wszyscy gracze kupią Warmoga i będą mieli powyżej 3000 HP-ków. Jedyny item, jaki możemy składać w tym trybie, to właśnie Warmogi. Podsumowując, gola zdobywamy jeśli przeciągniemy przeciwnego Rammusa przez linię bramkową, drużyna przeciwna zabije kogoś z naszych graczy, któryś z przeciwników celowo zabije swoją postać. Dobra, proszę Państwa, jesteśmy w Champions Selekcie pierwszego meczu Rammus Cupa. Czemu takie piki? Patrzyliśmy pod taki mocny połk do przodu Rammusa enemy po prostu. Jak coś, to tak samo Ryze może mnie ukryć w naszej dżungli po prostu swoim ultimate'em. No, to może być dobre. Czego się obawiasz w ich kompozycji? Black Shielda od Morgany. Też mieliśmy tego taktykę, żeby ustawić Urgota za bramkami i żeby już ultem wciągał. Dobra, jesteśmy w pierwszej fazie rozgrywki. Nie? Jest! Nie! Dobra, dobre wieści są takie, że mam szóstkę. Spadam, bawcie się dobrze. Dobrze! Ej, co się stało? O co chodziło? Ziomki, bo słyszałem, że podobno macie problem z goldem. To proszę, jadę donatować killa, numer jeden. Bardzo proszę. Dobra, czekaj, kto jeszcze potrzebuje? To Rammus, gdzie jesteś? Ja jestem w bazie. Spotkajmy się na Drake'u. Nasze rendezvous, wiesz. Nikomu nie mówić. Dżuk! My tutaj tylko dla widowni. Żółta kartka! Prawie się udało. No i mamy pierwsze już trzy Warmogi na stanie. O, ale w międzyczasie się dzieje na bocie. Czy w końcu zbyłem kija? Nie! Elo, mam małą aktualizację regulaminu. Kto pierwszy zdobędzie 3000 HP, napiszcie wtedy na czacie i wtedy wy będziecie wybierać, z którego pita ciągniecie Rammusa. Czy z Dragona, czy z Barona. Ej, dobra, Thresh już ma, nie? Tak, Thresh już ma. Dobra, no to będziecie w takim razie wybierać stronę, którą ciągniecie. Round 1. I start. Poszli. Morgana już zastosowała pierwszy Black Shield i przeszkadza przeciwnikom. Tym razem jak idzie tam? Thresh i Blitzcrank dają sobie radę. Thresh nie trafił hookiem w stojącego Rammusa. To jest już coś niebywałego. I zobaczcie, że Rammus ma już pół HP, także zaraz będą musieli czekać, żeby odpalić jego Warmoga. Tymczasem po drugiej stronie... Tak jest! Ryze tankuje ceceki, stoi przed Rammusem, żeby ochronić go przed przeciwnikiem. I ja chyba w tej chwili umrę, jako sędzia. Ale to nic, warto. Obie drużyny spotykają się na midzie, jest tutaj pełno minionów, jest bardzo ciężko trafić przeciwnego Rammusa. Tym bardziej, jeżeli Morgana kastuje ciągle na niego Black Shielda. O, ale teraz Alistar zastosował niezłe przebicie. Tylko ten Rammus? Dobra, mamy gola przeciwnika. Co tu się stało, proszę Państwa? Rammus się ruszył. Ej, dobra, co tu się stało? Rammus ruszył. My widzieliśmy, jak chodzi sobie. Dobra, czyli będzie najpierw do mnie bramka dla Was, ale jeszcze skonsultuję się z nimi, poczekajcie. Co tam się stało z tym Rammusem? Właśnie my nie wiemy, bo go wrzucił też na Discorda, ale on mówi, że ma włączone wszystko. No ruszył się, ewidentnie się ruszył, także zasady mówią same za siebie. Jest bramka dla nich. Round 2. Dobra, gracze mają jeszcze minutę. Tym razem strategia jest, przypuszczam, taka sama. Ryze podchodzi do swojego Rammusa. Będą teraz walczyć jeszcze o kraba przez tę ostatnią minutę. Tym razem Thresh dołączył do Rammusa i do Ryze'a. Chyba będzie jeszcze bardziej im starał się przeszkadzać. A jako napastnik będzie tylko i wyłącznie Alistar, czyli zmiana strategii. Jak ktoś... A nie, jednak Thresh wrócił. Dobra, jednak strategia pozostaje taka sama. Fight! Czy to się uda? Ach, nie. Ryze został strategowany, także to było anulacja jego ulta. Zobaczmy, że jest mniej więcej remis. Rammusy są, powiedzmy, w tym samym miejscu, ale za to GS i Beast, czyli niebieski Rammus, ma w tej chwili bardzo mało HP. Tak, czekają, aż jego Warmog z powrotem przywróci mu zdrowie. Thresh niestety przerwał to odnawianie HP
niebieskiego Ramusa. Powiedzmy sobie szczerze, że jest cały czas remis. Morgana i jej Q i jej E bardzo dobrze spisuje się na utrzymaniu Ramusa w jednym miejscu, mimo że w przeciwnej drużynie jest i Alistar, i Thresh. Czerwony żółw jest powoli przesuwany, natomiast Ryze bardzo dobrze stara się go zasłonić. Mamy teraz przewagę drużyny niebieskiej, trzeba przyznać. To oni mają bliżej swojej bramki Ramusa, chociaż teraz to się drastycznie zmieniło. Niebieski Ramus ma bardzo mało HP i czerwoni muszą uważać, żeby przypadkiem go nie zabić. Morgana swoim Q zatrzymuje Alistara, cały czas mu przeszkadza. Proszę Państwa, no od... Ach, yes, a beast. Został zdiskonektowany. Także niestety, w tym meczu nie zobaczyliśmy żadnej bramki, ale rozgrywka była piękna. Dobra, gratulacje, chyba wygraliście. Yeah. Hurra! Tak jest, no internet trochę pokrzyżował nam plany, ale cóż, takie były zasady. Flawless victory. Halo? To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału. Gotowe? No to lecimy dalej. No i jesteśmy już w tym trakcie kolejnego meczu. Tym razem widzę, że w mojej drużynie, czyli w drużynie Krewetka Team, mamy mocne piki. Alistara, Tamkencha do obrony swojego Ramusa. Natomiast wydaje mi się, że ta obrona może nie być aż tak skuteczna. W przeciwnym teamie, czyli w Kromki Bułki, widzimy Kalistę. Także zobaczymy, czy to faktycznie jest aż taki OP pik, jak słyszeliśmy na TeamSpeaku. Elo Krewetka. Elo. Co sądzicie o ich pikach? Ja myślę, no ja, że ta Kalista... Ludzie mówią, że Kalista. Tylko ona ma Rastomerkę, no nie? Ona jest cooldowna i RK jest dosyć spory. A czemu Tamkench właśnie? No bo ogólnie jest git. Jest to dobry argument, no. Czyli macie w planach, żeby Tamkench był obrońcą, tak? Też może jeść przeciwników, no nie? I stunować językiem. Ej, dokładnie, zgadza się. Dobra, ziombelki, witam serdecznie. Hejo. Chciałem pogadać o waszym team kompie. Co ta Kalista chce jest robić? Jest super. Ta Kalista chce zepsuć gierkę właśnie tak, jak ostrzegali tam wcześniej. Ej, bijemy sędzie, bijemy arbitera. Sędzia Kalusz. Ja też mogę bić, halo! Dobra, o nie, Alistar! Szybko! Sędzia Kalosz! Dobrze. Autoatak! Jest! Round one. Fight! No i zaczęło się. Tamkench chwycił swojego Ramusa i chce go odrzucić dalej. Jest to dobra strategia, ale szybko już tutaj Alistar razem z Blitzcrankiem zainterweniowali. Tymczasem Kalista przyniosła swoim ultem Ramusa gdzieś głęboko w dżunglę i teraz drużyna niebieskich będzie musiała nadrabiać straty. To jednak może być faktycznie OP strategia. Ach, i teraz chcą go przeciągnąć przez ścianę. Czy się uda Kaliście zablokować? Chyba się udało, ale tym razem Alistar będzie mógł użył W, ale w przeciwnym kierunku cały czas są daleko, daleko na minusie. Tymczasem drużyna czerwona przeciąga Ramusa, są już na midlane. Kalista cały czas slowuje, przeszkadza. Blitzcrank chce przeciągnąć chyba troszkę jakby bokiem. Ale teraz to sprytnie zrobi. Chociaż nie, Blitzcrank już czekał na niebieskiego Ramusa. Tymczasem Alistar... Halo. Co tu się stało? Ktoś tu zginął. Ej, dobra, co się stało? Gnawnęli mnie pod turę. No dobra, no to w takim razie gold dla was. Gratulacje. Ej, przepraszam, co się stało? Co tu się stało? Czemu ten Ramus trafił pod wieżę? No, został wybity z pikiem, no. Round 2. Fight! No i ruszyli. Kalista próbuje ukraść teraz swojego Ramusa. O, czy już go ultowała? Nie jestem pewien. Tym razem drużyna niebieska całkiem dobrze sobie radzi. Teraz są na prowadzeniu. Chyba ten ult Kalisty musiał być zmarnowany. W międzyczasie czerwoni... Uuu, jak doskonale zdenajowany teraz hook Blitzcranka ze strony Bartucha. Oj, uwaga, bo teraz Ramus jest bardzo blisko śmierci. Chyba będą chcieli mu pozwolić trochę zregenerować swoje HP. W międzyczasie przeciwny Ramus jest niebezpiecznie blisko wieży i trzeba uważać. O tak, Ramusowi odnowiło się już zdrowie, także drużyna niebieska leci. Ale czy oni przypadkiem go nie zabiją? Nie, na razie nie. Chyba będą musieli dać mu trochę odsapnąć. W międzyczasie jakiś tepek wjechał ze strony drużyny czerwonej. Drużyna czerwona jest na totalnym wyprzedzeniu. Obrońcy niebieskich ruszyli do ofensywy, więc teraz trzy osoby starają się pchać Ramusa w stronę swojej bramki. Zobaczcie, jak blisko są już bramki. Która drużyna będzie pierwsza? Tym razem miniony będą trochę też im przeszkadzać. Tak jest, chyba to się uda. I ostatni strzał, jest gol! Proszę Państwa, bramka. Pierwszy raz bramka w Ramus Cup. Kalista OP, co nie? No, w sensie mały cooldown na tej RC w pozoru ma. Myślę, że następne gry to będę robić z draftem. W każdym razie gratki, bardzo fajnie się oglądało. Dzięki. Dobra. Dzięki. Hejo. Flawless victory. Dobra, tym razem jesteśmy w trybie draftowym z banami, tak żeby uniknąć tej Kalisty. I tutaj widzimy, że już leci ban na Morganę, leci ban na Kalistę. Set.
to byłby całkiem OP pick. Widzimy te bany na Leonie, na Morganie, którzy są doskonałymi obrońcami. I zobaczymy, co będzie na first picku po stronie niebieskich. Poppy. Po stronie czerwonej Thresh i Blitzcrank. Dobra, tym razem Ornem jestem trochę zdziwiony, szczerze mówiąc. I Singed z przerzuceniem. Czy wasz Orn to jest piłka? Tak, Orn to piłka. Ale my nie mamy Zaka, a gościu ma piknąć u nas Zaka właśnie. Nautiliusa. No, no! Co tu się stało? Czemu tak? Co tu się stało? Niech Nunu będzie piłką, tak? Zdecydowanie lepiej. No. Nunu jest piłką. Dobra. Dobra, bramki są już ustawione, za 30 sekund zaczynamy. Vayne robi blue, żeby miała większy CDR na swoim E. W drużynie niebieskiej Poppy jako atakujący oraz Vayne jako atakująca. W drużynie czerwonej atakujący Thresh, atakujący Blitzcrank. No i w drużynie niebieskiej obrońca Ornn. Zobaczymy, jak to pójdzie za 5 sekund start. Round 1. Fight! Na razie mu ciężko idzie to blokowanie, szczególnie, że to są dwa targetowalne spele. Nie można ich zablokować bodyblokiem. W międzyczasie Ornn całkiem dobrze radzi sobie z zatrzymywaniem Nunu. Odpala teraz ulta, nie ma na co czekać. Tak jest, podbija Blitzcranka i Thresha i myślę, że ta przewaga będzie tylko i wyłącznie rosnąć. Tym bardziej, że Poppy przed chwilą użyła ulta. Drużyny spotykają się w jednym punkcie, ale zdecydowanie nie są w połowie drogi. Drużyna niebieska zdecydowanie w przewadze. Singed już odpuścił, stracił manę. Chciał dołączyć się tutaj do agresywnych ataków drużyny czerwonej, którzy też bardzo mają mało many, a Ornn, wbrew temu co mogłoby się spodziewać, całkiem dobrze radzi sobie jako obrońca. Vayne i Poppy już są bardzo blisko gola, już wchodzą w pole karne, można powiedzieć, a niebiescy są już bardzo blisko. Ostatni spell i jest! Bramka, proszę państwa. Nice, nieźle zrobione, bramka dla was. Ta strategia z tymi targetowalnymi skillami to jest niesamowita rzecz. Łajnie to działa właśnie i Singed jest totalnie bezużyteczny dla nich. Dobrze, proszę państwa, tym razem zmiana strategii. To Thresh będzie bronił Ramusa Czerwonego. Singed ze swoim targetowalnym przerzuceniem będzie starał się przenieść piłkę drużyny niebieskiej przez bramkę. Round 2. Fight! Singed myśli teraz z przerzuceniem, ma spore szanse, tylko czemu przerzuca Ornna? Wayne i Poppy bardzo dobrze sobie dają radę, Thresh już jest wycykany cały z many. Ach, Poppy wyrzuciła miniona, on nie miał z nią szans. Vayne ma teraz problemy z maną, Poppy nadal jeszcze nie, ale drużyny spotykają się teraz bliżej tego środka niż w przypadku poprzedniej gry. Proszę państwa, zobaczcie, jak jest to wyrównany mecz w tej chwili. Właściwie są na tym samym etapie, jest to w miarę wyrównana gra. Thresh już zupełnie bez many. Tymczasem Singed całkiem nieźle sobie radzi, też jest już na końcówce many, blisko jak również są nadal w porównywalnym stadium. To jest chyba najbliższy mecz, jaki mieliśmy w tym testowym turnieju. I Poppy i Vayne mają teraz problemy z maną. Zobaczcie, że Blitzcrank jest już tak blisko. Singed chyba poszedł gdzieś po manę. Tak! Wrócił teraz po roślince i zaraz przerzuci go. Blitzcrank, czy go skukuje? No, to była bardzo, bardzo emocjonująca rozgrywka i mamy teraz 1-1. No, proszę państwa, ten Singed tam zadziałał. O, ale to było tak blisko, ja już się tak bałem. Final round. Fight! Ruszyli, Ornn od razu używa ulta, stara się zaatakować Singeda, ale on bardzo dobrze sobie radzi z tymi przerzutami. Zobaczcie, tutaj zaraz będzie pewnie kolejny, on czeka tylko na cooldown. Jest zatrzymany też przez Ornna, ale pyk! I czy Blitzcrank trafi? Ach, trafił Ornna, bardzo dobre zachowanie strony obrońcy. Tym razem drużyna niebieska trochę jakby z przodu. Vayne już ma bardzo mało many, nie udało jej się jakby odzyskać jej dzięki Blue. Tak samo jednak z Threshem, którego Blue kończyło się za wcześnie. I teraz wielka bijatyka na midzie, bo wszyscy są w tym samym miejscu. Ramus drużyny czerwonej jest w tej chwili chyba bardziej wysunięty, zdecydowanie bardziej wysunięty niż Nunu drużyny niebieskiej. Natomiast drużynie niebieskiej zaczyna powoli brakować many, tak jak ostatnim razem. Blitzcrank, jeszcze bardzo dużo many, ale jak widzimy, obrońca no cały czas staje na jego drodze, nie umożliwia mu hukowania Nunu. Vayne, kiedy tylko ma cooldown, kiedy tylko ma manę, używa E, żeby przesunąć wrogiego Ramusa. Thresh już nie za bardzo nawet ma co robić. Co ciekawe, to już praktycznie końcóweczka ich many. Czy ta mana ich w tej chwili zatrzyma? Vayne cofa się, żeby odzyskać manę i łudzi się, że przyjdzie tutaj i zdąży jeszcze wpłynąć na los tego meczu. Na top lane chyba taka sama sytuacja, Blitzcrank został sam. Ach, prawie trafił. Niestety obrońca cały czas go blokuje. Ornn bardzo dobrze tutaj sobie spisuje się w roli ściany, która uniemożliwia przesunięcie przeciwnika, ale tym razem pojawił się tutaj niezawodny napastnik, czyli Singed i pcha gracza do przodu. Vayne przyszła z maną i tym razem to chyba będzie bramka dla niebieskich. Zobaczmy, jak się dzieje na topie. Jeszcze kawałek dalej. Ramus już jest praktycznie na linii bramkowej i jest, proszę państwa, gol 2-1 dla niebieskich. Well done. A ja może? No dobra. Nie teraz!
Można jakby wejść pod wieżę, żeby dostać trochę HP, ale...